jako wielu imieniu naszych rodziców otrzymali ten szczególny dar, łaskę, by w imieniu Chrystusa działać poprzez Ducha Świętego i być ustami samego Boga, działać w Jego imieniu. Jest to wielka łaska, ale jest to też wielkie zadanie dla was, drodzy bracia. Macie stawać się podobni do Chrystusa, pokorni w miłości, czyści, jak On, wyrażając to poprzez postawę celibatu. Macie głosić to słowo w dobie różnych medialnych skandali, o których słyszymy, zauważamy, że można piąć również w hierarchii Kościoła. Ale jeśli zabraknie prostoty, pokory, autentycznej więzi budowanej codziennie w relacji z Chrystusem, to trudno jest wypełnić te zadania. Dlatego zwracam się z prośbą, życzeniem do was, drodzy bracia, abyście codziennie pielęgnowali waszą więź z Chrystusem, aby On mocą swojej łaski, tak jak uczynił was diakonami, tak umacniał was wewnętrznie, abyście żyjąc tak jak On, wypełniali pokornie zadania, które będą wam powierzane przez waszych przełożonych. Dziękuję wam wszystkim, szczególnie rodzicom, rodzinie, krewnym, wszystkim wam, moim współbraciom, ojcu Krzaurowi, za obecność na tej uroczystości, wspólną modlitwę, poprzez którą pragniemy wspierać naszych braci diakonów, aby autentycznie wzrastali w miłości i byli w jej przejawach, w codzienności podobni do Chrystusa. Was powołał do posługiwania ludziom w swoim Kościele. Niech was obdarzy wielką troskliwością o wszystkich, a zwłaszcza o cierpiących i ubogich. Bóg, który wam powierzył głoszenie Chrystusowej Ewangelii, niech was wspomaga, abyście żyli zgodnie z Jego Słowem, jako Jego szczerzy i gorliwi świadkowie. Was ustanowił szafarzami swoich misterium, niechaj sprawi, abyście naśladując Jego Syna Jezusa Chrystusa byli na świecie sługami jedności i pokoju. Niech was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.
Zacznijmy.